Trwamy w Adwencie, już rozpoczął się, już mamy tę kolejną niedzielę. Wiemy, że Adwent trwa 4 tygodnie. To już jest taki standard, który według przepisów liturgicznych, posoborowych został przyjęty. 4 niedziele Adwentu wyznaczają ten święty czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Dawniej było to pełne 40 dni. Po Soborze Watykańskim II zostało to skrócone do tych 4 tygodni, żeby taki wyznacznik tego czuwania na Boże Narodzenie, żeby był też taki pełniejszy. 4 niedziele Adwentu wyznaczają też kolejne takie jakby cztery kroki, kolejne kroki naszego przygotowywania się w tym szczególnym czasie, zwłaszcza akcentujemy osobę Matki Najświętszej, tej, która przecież oczekuje na przyjście, na narodziny swojego Syna, ale również i Zbawiciela świata. Dlatego też w Adwencie odprawiamy msze święte roratnie, czyli są to msze o świcie odprawiane najczęściej, tak powinno być zresztą. Te msze, które powinny też akcentować prawdę o Matce Bożej, o oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. W naszym Kościele staramy się, żeby to były msze też, które rozpoczynają się w takiej kompletnej ciemności, kiedy są zapalone jedynie świece. Wszyscy wchodzimy jakby w przestrzeń tego czuwania. Jest to takie bardzo charakterystyczne też dla tego adwentowego czuwania, gdzie pokazuje nam ten czas taki przed narodzinami Chrystusa, czas takiej ciemności, czas oczekiwania, takiej może też i niepewności. I kiedy rozświetlane są światła już w Kościele podczas trwania mszy świętej, to bardzo takie symboliczne jest przejście właśnie już do tej światłości, na którą zresztą oczekujemy w tajemnicy Bożego Narodzenia. Kolejnym symbolem adwentowym jest oczywiście roratka, czyli świeca symbolizująca Matkę Bożą, jej oczekiwanie, zawsze ustawiona przy ołtarzu, zawsze zapalana przy okazji odprawiania właśnie mszy świętych roratnik. Pewnie też pamiętamy, pewnie zauważyliśmy, że we wszystkich kościołach przed ołtarzem albo w jego pobliżu ustawiany jest wieniec adwentowy, coś, co nawiązuje do takiego adwentowego czuwania. Zauważymy, że w tym wieńcu są 4 świece, które oczywiście symbolizują 4 tygodnie, czyli 4 kolejne niedziele Adwentu. Poszczególne świece są odpowiednio zapalane wtedy, kiedy te niedziele po prostu mijają. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta niedziela Adwentu. Również takim charakterystycznym, tym adwentowym czasem, ale też i takim zamyśleniem, takim czuwaniem jest również takie przygotowanie poprzez uczestnictwo chociażby w rekolekcjach adwentowych, które praktycznie we wszystkich parafiach są organizowane. To też jest czas naszego już takiego bliższego przygotowania i warto też niejako na to zwrócić baczniejszą uwagę, aby te rekolekcje adwentowe wpisywały się poprzez nasz udział, poprzez nasze uczestnictwo, poprzez nasze zaangażowanie, poprzez chociażby przystąpienie do sakramentu pokuty, w nasze przygotowanie bliższe już do czasu Bożego Narodzenia. I to wszystko ma gdzieś skłaniać nas do tego, aby ten czas Adwentu był przez nas dobrze i godnie przeżywany. A wracając do samego Adwentu, właściwie od tego powinienem był rozpocząć, sam Adwent, tłumacząc z języka łacińskiego, jest to oczekiwanie. Dosłownie, oczekiwanie, oczekujemy. W dawnej starożytności rzymskiej Adwentusem nazywano oczekiwanie na pierwsze przybycie, pierwsze pojawienie się cesarza po objęciu władzy. I to było takie bardzo charakterystyczne dla tradycji rzymskiej, kiedy cesarz obejmował władzę, kiedy został mianowany, wybrany na cesarza
Cesarstwa Rzymskiego, kiedy pojawił się po raz pierwszy. Oczywiście cieszono się z tego powodu, ale ten czas oczekiwania nazywano Adwentusem. Chrześcijanie niejako przyjęli tą nazwę i mamy bardzo podobnie, bardzo charakterystyczne oczekiwanie na naszego Pana, na naszego Króla, na naszego Mesjasza. Oczekujemy, aż przyjdzie w tajemnicy Bożego Narodzenia, narodzi się i dlatego mamy też Adwent, czyli taki Adwentus jako oczekiwanie na przyjście kogoś ważnego dla nas. Czasami pytają ludzie, czasami wierni pytają, jak przeżywać Adwent. Jest to też takie ważne, charakterystyczne. Adwent jest zupełnie różnym czasem od czasu Wielkiego Postu, chociaż msze święte odprawiane są, albo kolorem liturgicznym Adwentu jest kolor fioletowy. Taki, który troszeczkę w jakiś sposób chce jakby wyhamować ten nasz bieg, przypomnieć nam o takim wyciszeniu, o takim należytym, dobrym przygotowaniu do przeżycia, do dobrego przeżycia Bożego Narodzenia. Adwent nie jest Wielkim Postem, ani nie jest postem. To trzeba sobie też jasno i bardzo konkretnie powiedzieć. Adwent, jak mówi nauka Kościoła, jest czasem albo okresem radosnego przygotowania do czasu Bożego Narodzenia. A skoro radosnego, to w takim razie nie ma on charakteru postnego. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, aby ten czas nie był czasem jakiegoś takiego naszego bałaganiarstwa, jakiegoś hucznego przeżywania tego przygotowania. Dlatego zachęca się, żeby w tym czasie nie organizować jakichś imprez, potańcówek, uroczystości z tym związanych, bo uświadamiamy sobie, że jeżeli oczekujemy na kogoś ważnego, to zasadniczo nie w rozgarniaszu, nie w jakimś takim harmidrze, nie w jakimś bałaganie, ale chcemy w jakiś sposób uporządkować swój dom, swoje obejście, przygotować siebie na przyjście kogoś, czy na przybycie kogoś dla nas ważnego, kogoś na kogo oczekujemy. A więc byłoby to trudne, gdybyśmy tylko w hulankach i w jakichś rozrywkach przeżywali ten czas. Dlatego właśnie zachęca się, żeby czas Adwentu był takim troszeczkę wyciszeniem, może uspokojeniem tego naszego już pourlopowego, powakacyjnego wchodzenia, przechodzenia też przez ten czas jesienny, wejście w czas taki zimowy, ale też zwróceniem uwagi na to, co już za chwilę przed nami, czyli na Boże Narodzenie, które przecież dla nas jest w tym momencie też takim najważniejszym wyznacznikiem końca roku tego kalendarzowego.